Cześć. Jakiś czas temu pisałem o tym, że domu za lajka nie wygrasz, czyli o akcji takiej, gdzie ktoś stworzył fanpage'a, mówił udostępniajcie, wylosuje kogoś, kto dostanie super chatę dostarczoną, że tak powiem, pocztą jeszcze za darmo z przesyłką. Tam była o tyle sprawa prosta, że od razu można było zauważyć, że strona jest fejkowa, bo nie miała zbyt wiele informacji o stronie, zbyt wielkiej historii nie miała. Teraz pojawił się kolejny przekręt w stylu takim pod tytułem dostaniesz nagrodę, mamy urodziny, wylosujemy X osób, które dostaną taki super zestaw, że tak powiem, narzędziowy. No oczywiście przede wszystkim losowanie, jeżeli jest losowanie, to musi być zgłoszone do ministerstwa, ponieważ nie ma czegoś takiego jak losowanie. Musi być loteria. Loteria musi być zgłoszona do ministerstwa, musi być obwarowana pewnymi warunkami i wymogami. Więc nikt nie może sobie zrobić, że tak powiem, samemu losowania. To już powinno dać Wam sygnał, że coś tu jest nie tak. Ale mówię, zobaczę, bo widziałem, że znajomi brali w tym udział, więc zobaczę, co to jest nie tak. Więc pierwsze, co sobie zobaczyłem, no to mówię, przejrzę sobie posty danej strony. Jak widać, postów mają sporo, powrzucanych to jak zwykle posty, oczywiście zrobione z tematyką. Więc mówię, no może coś w tym jest. Kolejną rzeczą, którą chciałem sprawdzić, no to przejdę sobie na ich stronę, na informacje o nich. Zobaczymy, że mają swoją stronę. Jak widać, no, grafika w tle. Okej, no, można powiedzieć, że mogła być podobna do warsztatów samochodowych, choć nikomu nie mówię, że kwestia grafiki o nim coś świadczy, ale no, powiedzmy, że jest słaba. Dobra, odpalamy ich stronę. Jeżeli wejdziemy sobie na ich stronę, zobaczymy, że jest ta sama grafika, która była na fanpage'u, jest jakiś numer telefonu, nie zadzwoniłem, a może warto zadzwonić jeszcze. Strona jest słaba, okej, da się przeżyć, jest coś tam napisane o nas. No to mówię, no to poczekajmy, choć nie, te rzeczy już teraz nie działają. Ale jak widać, no jakaś strona internetowa jest, jakaś historia jest. To mówię, zobaczymy, poczekam sobie specjalnie, jak ta akcja się rozwinie. Jak widać, opcje fajnie jeszcze sobie podgrzali, że otrzymaliśmy 1100 maili, wiadomości, coś tutaj nie wyszło, więc przedłużają akcję kolejny dzień. Ludzie zadowoleni. W samej akcji, w samym głosowaniu, jak widzicie, wzięło osób ponad, było 6000, ponad 6000 komentarzy i udostępnień ponad 12 tysięcy, czyli multum osób wzięło w tej zabawie udział. To, co jest najważniejsze, to jest to, co się jak zwykle dzieje w postaci takich akcji, czyli nagle następuje finał, powstaje post, w którym możecie zobaczyć, kto wygrał. Gdzie ten post mi się skrył? O, tutaj jest. Uwaga, wyniki losowania, etc. No i co? No i standardowo kilkanaście linków, pod których możemy zobaczyć co. Jak przejdziemy, pierwsza opcja. Tak, ja to, wybierz zestaw, wypełnij formularz, postępuj według instrukcji, 130 elementów, wybieram. Oczywiście, że wybieram, no bo w końcu wygrałem, prawda? Dlaczego mam nie wygrać? Wpisz numer telefonu, dalej akceptujmy usługi. To, co zawsze, zawsze powtarzam, warto zrobić, zanim cokolwiek wpiszecie i zrobicie, przejrzeć tą stronę do końca i zobaczyć ten regulamin, bo w tym regulaminie czyha tak naprawdę samo zło. Samo zło w postaci tutaj coś tam, temat jest fajny tutaj, tak, że 15 czy 6 zł brutto, każdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji będziecie płacili w okresie miesiąca, tak, łącznie koszt subskrypcji w okresie miesiąca 80 zł brutto. Co to znaczy? To znaczy, będą was doić, będą ciągnąć z was kasę niemiłosierną za to, że daliście się nabrać, pomyśleliście, że możecie wygrać w drodze losowania taki, a nie inny zestaw. Oczywiście, klikając w te inne linki, możemy zobaczyć, pewnie wyskoczy nam. A tu już jest niedostępna treść, ale wskakiwało wcześniej, że
Hurra, jesteś zwycięzcą, to ty wygrałeś dany zestaw. O, jak ci od razu weszło na mojego fanpage'a, że to ja wygrałem, mogę sobie spokojnie sprawdzić. Jeszcze, a tutaj coś w ogóle wyszło innego. Jeszcze z rana napisałem pod tym postem: uwaga, oszuści, nie ma sensu klikać. Co się stało? Pod wszystkimi postami, jak widzicie, nie masz możliwości komentowania, więc typowy fake. Typowe łapanie, że tak powiem, no łatwowiernych osób, którzy liczą, że można coś otrzymać za darmo. No, jest to ciężko w obecnych czasach. Przestrzegam przed takimi akcjami, a to też także nauka dla wszystkich, czy ewentualnie może nie nauka, ale warto wiedzieć, jak tworzyć konkursy na Facebooku, żeby nie traktowano, nie brano nas jako takich, a nie innych oszustów. To, co oczywiście zrobię, to zgłoszę do Facebooka, że jest taka, a nie inna fejkowa strona i przestrzegam Was przed takimi. Nie dajcie się nabrać. Do zobaczenia. Cześć.